Janusz Kołodziej, witam w programie Sport Echo 24. W dniach od 7 do 8 października zostaną rozegrane Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy w judo. W zawodach wystąpi około 700 uczestników z 12 państw, w tym takich potęg w tej dyscyplinie sportu jak Azerbejdżan, Gruzja czy Kazachstan. Nie dojdzie do skutku zaplanowany wcześniej na sobotę 7 października mecz KPR gminy Kobierzyce z Wistalem Gdynia z powodu udziału mistrzyń Polski w rozgrywkach o europejskie puchary. Rywalizacja tych drużyn dojdzie do skutku dopiero 15 listopada w Kobierzycach. Taki rozwój sytuacji nieco skomplikował plany szkoleniowe trener Edyty Majdzińskiej. By nie wypaść z tak zwanego rytmu meczowego, drużyna z Kobierzyc oprócz treningów stara się rozgrywać spotkania sparingowe z różnymi przeciwnikami, nawet z zespołem wrocławskich juniorów. Szukamy innych rozwiązań, szukamy gier z innymi przeciwnikami. Mecz z Wistalem został przełożony na 15 listopada z powodu takiego, że Wistal gra w swoich europejskich rozgrywkach. Również mecz z Zagłębiem będzie przełożony, bo Zagłębie również gra w pucharach europejskich, także na Zagłębie zapraszamy 18 października wszystkich kibiców na naszą halę. Boimy się, żeby nie wyskoczyć z tego rytmu meczowego. Na najbliższy mecz w rozgrywkach PGNiG Superligi Kobiet Kobierzyczanki wybiorą się w podróż do Szczecina, by szukać punktów w rywalizacji z miejscową Pogonią. Jedziemy pierwszy mecz po tej przerwie, która teraz właśnie nastąpiła. Gramy ze Szczecinem. No i później u siebie podejmujemy Zagłębie Lubin. Wiadomo, jest to spotkanie derbowe, a one zawsze rządzą się innymi prawami. Na pewno będziemy chciały w tym meczu zawalczyć i sprawić miłą niespodziankę. Przerwa w rozgrywkach wykorzystywana jest na zgranie zespołu, który przed sezonem został dość mocno zmieniony przybyciem czterech nowych zawodniczek. Jestem zadowolona z powrotu i na pewno pod względem sportowym też czas działa na naszą korzyść. Cały czas się zgrywamy. W przygotowawczym też mieliśmy dużo sparingów, także no cały czas gdzieś tam się docieramy, ale myślę, że z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej. W sumie od zeszłego tygodnia wprowadzamy do gry Beatę Skalską, która wraca powoli po urazie, także liczymy bardzo na jej powrót. Stąd chcieliśmy też ją sprawdzić w grze z przeciwnikiem. Liczę na to, że będziemy już w pełnym składzie grać te następne zawody i będziemy już bez tych kontuzjowanych dalej walczyć o następne punkty. Teraz to wszystko. Zapraszam na kolejne programy Sport Echo 24. Do zobaczenia.